Uroczyste wręczenie włóczni jaćwinków za rok 2020 dorocznych nagród prezydenta Suwałk odbyło się w piątek 13 sierpnia w Suwalskim Ośrodku Kultury. Laureaci reprezentują różne środowiska. Są przedsiębiorcy, którzy z sukcesem prowadzą działalność gospodarczą, tworzą miejsca pracy, dzielą się swoimi środkami finansowymi, sponsorując różne wydarzenia, czy to sportowe, czy wspierają akcje jakieś społeczne, czy działalność charytatywną. Są osoby, które kreują życie kulturalne naszego miasta, organizują różne wydarzenia, wspierają również utalentowaną, uzdolnioną od strony artystycznej młodzież. Są osoby, są instytucje, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Nie szczędzą czasu, nie szczędzą własnych sił, energii i przekazują również na te wszystkie szczytne cele swoje fundusze, swoje środki. Prestiżowe wyróżnienia trafiły do Michała Wiszniewskiego z firmy Ślepsk Augustów, do firmy Rembut z Suwałk Ireneusza Butkiewicza. Statuetkę otrzymała Alicja Roszkowska, prezes Fundacji Art SOS oraz Andrzej Wasilewski z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Laureatami zostali Zbigniew Ślaski, właściciel firmy Elektromil oraz Stowarzyszenie Aktywni Tak Samo na czele z prezesem Bogdanem Sadowskim. Włócznie jaćwingu w kategorii produkt powędrowała do Sylwii Ciszewskiej z firmy Cal. Cieszymy się bardzo, że kapituła jakby zauważa nasze działania. Jest to dla nas taka akceptacja tego, co robimy, potwierdzenie i tak jak tam mówiłem na scenie, na pewno jeszcze doda nam trochę więcej energii i zapału do tego, co robimy, bo potrzeby są naprawdę bardzo duże i mimo, że w Suwałkach działa wiele podobnych stowarzyszeń i instytucji, to cały czas mamy pytania rodziców, dzieciaków, które kończą tam szkołę na Przytorowej, bardzo dobry zresztą ośrodek. I rodzice pytają, czy będziemy mieli następne wolne miejsce. Czuję gdzieś tam po części swoją własną zasługę tutaj, ale to załoga, to ludzie, to sponsorzy, to miasto, to cała duża grupa ludzi, która działa już od wielu lat, ewoluuje, powiększa się. I ja miałem gdzieś szczęście być może przez chwilę twarzą tego wszystkiego jako prezes. Teraz jestem sponsorem, jestem doradcą Wojtka, doradcą ekipy, która razem z Wojtkiem pracuje, bo jestem przy tym klubie i mam nadzieję, że jeszcze ekipa będzie chciała, żebym był długo, bo mi to sprawia dużo przyjemność. Musiałem zrezygnować jako prezes, bo łączenie pracy zawodowej w innym mieście i prezesowanie na wysokim poziomie to nie szło jakby w parze. Natomiast ta rola, którą teraz pełnię, jest dla mnie idealna. Srebrna wicemistrzyni olimpijska z Tokio w rzucie oszczepem przyjęła zaproszenie prezydenta Suwałk i wspólnie z władzami miasta otworzyła Dni Suwałk Jarmark Kamedulski. Przy tej okazji Czesław Rękiewicz wręczył jej 3-letnie stypendium olimpijskie, które opiewa na łączną kwotę 252 tysięcy złotych. Stypendium ma pomóc reprezentantce Suwałk w przygotowaniach do olimpiady w Paryżu. Fundujemy 3-letnie stypendium. 7 tysięcy miesięcznie, taka kwota została tutaj zadysponowana. 3 lata i Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Było 4. miejsce, teraz 2. miejsce, srebrny medal. No i jest progres widoczny za 3 lata. Liczymy na złoto w Paryżu. No świetna dziewczyna, bardzo ambitna, bardzo poważnie podchodząca do uprawiania sportu, bo przecież nie ukrywa, że miała problemy zdrowotne. No i jednak pokonała te problemy, chociaż no, ciągle te dolegliwości tam występują. No ale warto takich ludzi wspierać, takich świetnych sportowców. Jestem bardzo wdzięczna panu prezydentowi, że przez minione 5 lat, gdzie tak naprawdę było więcej kontuzji niż jakichkolwiek sukcesów, więcej problemów zdrowotnych niż dumy ze mnie, bo no niestety nie byłam w stanie startować, walczyć o te najwyższe cele. Pan prezydent był, bardzo mnie wspierał, więc bardzo jestem wdzięczna Suwałkom. Suwałki nie zostawiły mnie, kiedy miałam najciężej, więc ja nie mam zamiaru ich opuszczać teraz. Po przemówieniach prezydent Suwałk wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach oraz Marią Magdaleną Andrzejczyk wygłosili hasło. Jarmark Kamedulski, Dni Suwałk uważamy za otwarte. Publiczność odśpiewała Majce 100 lat, a następnie na scenie rozpoczął się koncert Cleo.
smile.